Są z nami i panie, które reprezentują, są właściwie właścicielkami firmy Red Preppers, zarówno pani Sylwia Biniak, jak i Marta Cichocka. Nie ukrywam, że liczymy, że dzięki operatywności tych pań w poszukiwaniu sponsorów czy udziałowców, no, znajdziemy się w tej najlepszej lidze rozgrywkowej. Jeżeli chodzi o firmę Red Peppers, o agencję, istnieje ona od 2011 roku. Na początku istniała jako typowa agencja reklamowa i zajmowaliśmy się głównie reklamą internetową, czyli taki standard, który w tym momencie na rynku istnieje. Natomiast w kwietniu tego roku firma zmieniła swój status. Razem tutaj z Martą, która do mnie dołączyła właśnie na początku roku, przekształciłyśmy firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmujemy się głównie marketingiem sportowym. A dlaczego akurat marketing sportowy? Dlatego, że po prostu kilka lat spędziłam pracując między innymi w Legii Warszawa, w klub raczej znany, może w Łodzi niekoniecznie dobrze się kojarzy, aczkolwiek to, co jest ważne z naszego punktu widzenia, to przede wszystkim doświadczenie w prowadzeniu takiego klubu i w pozyskiwaniu partnerów, sponsorów i przynoszeniu przede wszystkim pieniędzy. Miałam przyjemność pracować przez 6 ostatnich lat, ubiegłych lat w Klubie Polskiej Rady Biznesu, dzięki czemu nawiązałam bardzo dobre relacje z mocnymi graczami biznesowymi. Stąd ten pomysł, żeby wykorzystać ten potencjał i zadziałać razem w sektorze sportowym. Planujemy tutaj nawiązać długofalowe relacje ze sponsorami, z partnerami, którzy mogą promować swoją markę, promować swoją firmę i budować i rosnąć razem z nią, razem z klubem żużlowym. Więc takie są plany. Cieszymy się na dzisiejsze podpisywanie umowy, tego kontraktu i działamy. Także proszę pani, okulary zdejmuję. Całe rączki. Liczymy, że te rączki przyniosą wielkie miliony do tego klubu, proszę państwa.